od pierwszego subiektywnego wideo na temat najlepszych polskich raperek na tym kanale minęło już trochę czasu. Oczywiście nadal przedstawicielki płci pięknej nie mają łatwo na rodzimej scenie i nadal wielu raperów twierdzi, że kobiecy rap to twór, którego nie da się słuchać. Zdania oczywiście są podzielone. Mi osobiście bliżej do tezy, w której płeć nie jest w żaden sposób skorelowana ze skillsami i że mamy w Polsce raperki mogące zainteresować szerszą publiczność swoją muzyką. Co ciekawe, w międzyczasie otrzymaliśmy wiele dobrych rapowanych zwrotek od artystek i wokalistek, które nie są stricte raperkami. Oczywiście wszystko za sprawą akcji charytatywnej Hot 16 Challenge 2. W tym materiale jednak nie brałem ich pod uwagę, skupiając się na pełnokrwistych raperkach. Te kilka miesięcy od skonstruowania pierwszej części rankingu nieco skomplikowało sytuację. Również dlatego, że na scenie pojawiło się kilka nowych, wartych uwagi postaci. O nich wspomnę na końcu, bez miejsc, bo tych mamy jedynie 5. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was żaden problem. To druga i ostatnia część mojego subiektywnego rankingu polskich raperek. Jeśli ciekawi Was, kogo umieściłem na miejscach od 5 do 1, to zapraszam do subskrypcji i oglądania. Miejsce 5. Głowa. Większość z Was zapewne kojarzy Głowę od momentu jej charakternej zwrotki na konkurs 100% Pompuj Rap 2. Raperka z Włodawy krytykowała w nim zmieniającą się modę i ubiór płci przeciwnej. Uszczypliwe wersy to jej specjalność. I choć od czasu pamiętnej zwrotki minęło już 8 lat, to raperka nadal potrafi wzbudzać kontrowersje swoimi nagraniami. Przykładem niech będzie singiel pod tytułem Grube Koleżanki, który 2 lata temu rozpętał prawdziwą dyskusję w internecie. Odważne teksty w połączeniu z energicznym flow to według mnie główne atuty Głowy, dzięki którym znajduje się ona właśnie na miejscu 5. Miejsce 4. Marianne. Przedstawicielka zdecydowanie najmniej tradycyjnego brzmienia w całym zestawieniu. Muzyka Marianny to miks rapu i popu, co słychać właściwie w każdym nagraniu. Dużo pewności siebie i solidne umiejętności wokalne to moim zdaniem jej główne atuty. Związek z raperem TKM-em otworzył jej nowe muzyczne drogi i sam jestem ciekawy, jak to wykorzysta. Dla niektórych 4. miejsce to może za wysokie progi, ale jestem przekonany, że raperka z czasem będzie celować w jeszcze lepsze pozycje. Miejsce 3. Dziarma. Charyzma dosłownie wylewa się z każdego zarapowanego przez nią wersu. Świeże rapowe brzmienie, jeszcze większa pewność siebie niż u poprzedniczek i przemyślana wizja na własny wizerunek. Dziarma na pewno nie bierze jeńców i celuje w sam szczyt polskiej i nie tylko polskiej rap gry. Czas pokaże, czy to jej się uda. Póki co współprace z raperami takimi jak Malik Montana, Adi Nowak czy Żabson potwierdzają tylko jej status na rodzimej scenie. Miejsce 2. Adma. Mam wrażenie, że Adma jest najbardziej kontrowersyjną polską raperką w ostatnich latach. Śmiało idzie po swoje, realizując pasję i cele, nagrywając coraz to kolejne numery. Głosy krytyki? Oczywiście pojawiają się z wielu stron, ale raperka zdaje się nimi nie przejmować. Wyrazisty, rażący wielu wizerunek w połączeniu z muzycznymi umiejętnościami to broń, która góruje nad wieloma koleżankami i kolegami z polskiej rapowej sceny. Dowodem na uznanie w środowisku niech będzie otrzymanie nominacji do Hot 16 Challenge 2 od PEI. Miejsce 1. Ryfa Ri. Człowiek hip-hop. Od tańca aż po rap. Ryfa nie daje się wrzucić w żadną szufladę, częstując słuchaczy tradycyjnym brzmieniem i tekstami z przekazem. Jej skillsy są potwierdzane w praktycznie każdym numerze, czy to solowym, czy z resztą składu WCK. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rap Ryfy nie będzie się podobać każdemu, ale dla osób preferujących oldschoolowe brzmienie bez wątpienia nie ma innej królowej w tym rankingu. A teraz czas na kilka postaci, których przez swoją nieświadomość nie uwzględniłem kilka miesięcy temu. Uważam jednak, że bez nich taki materiał byłby niepełny i należą im się słowa uznania. I oczywiście przepraszam za pominięcie. Pierwsza z tych postaci to Bronx. Młoda raperka z Krakowa, która dopiero daje się poznać szerszemu gronu odbiorców. Od jakiegoś czasu możemy sprawdzać jej nowe nagrania na kanale Głowy.
Z pewnością ma potencjał na dorównanie tej raperce, a kto wie, być może uczennica prześcignie mistrzynię. Czas pokaże. Angie. Gdyby Angie nagrywała częściej, na pewno pojawiłaby się w regularnym zestawieniu. Jej zwrotka rzucona na pierwszą edycję akcji Hot 16 Challenge to najlepsza reklama jej umiejętności. Niestety przez ostatnie kilka lat było o niej cicho. Dopiero współpraca z Metrowym oraz druga edycja Hot 16 Challenge pozwoliła jej przypomnieć o ogromnych skillsach. Mam nadzieję, że tym razem wykorzysta lepiej swoją szansę. Ostatnia z postaci, które pominąłem, to Kara. To odkrycie ostatnich miesięcy. Coraz odważniejsze ruchy, najpierw na krakowskiej scenie, później dołączenie do akcji SBM Starter, gościnny udział na Hate Me 5 Białasa, aż po pogłoski o dołączeniu do 100 Pro Rap. Kara to nie jest rap, który spodoba się każdemu. Jej styl przypadnie do gustu słuchaczom raczej ulicznego rapu. Jak potoczy się jej kariera? Tego nie wiemy, ale życzę jej jak najlepiej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą i ostatnią część zestawienia. Jeszcze raz zaznaczam, że to całkowicie subiektywny ranking skonstruowany kilka miesięcy temu na potrzebę momentu. Całkiem możliwe, że obecnie ułożyłbym go trochę inaczej. Apeluję o dystans i zachęcam do pisania w komentarzach, która polska raperka zasługuje według Was na pierwsze miejsce i jak Wy ułożylibyście swój ranking. Ciekawi mnie też, czy w ogóle słuchacie kobiecego rapu i co sądzicie akurat o tej części sceny. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i wciśnięciu dzwoneczka, by być na bieżąco z kolejnym materiałem, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.